Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pelminecraft.pl i dziś przedstawiam wam najnowszego snapshota w którym to również są ciekawe zmiany no i nie zapomnijcie że za niecały tydzień czyli dokładnie 24 października oficjalnie będzie Minecraft 1.4 dzisiejszą najciekawszą zmianą jest możliwość blokowania repeaterów o czym za chwilę dokładniej powiem no dobrze, a więc tak jak mówiłem, zaczniemy od tych repeaterów i nowej zmiany dotyczącej właśnie nich. E, otóż jest to coś takiego, co zapewne wielu z Wam się przyda, e, i ta zmiana e, będzie wnosiła możliwość zmniejszenia niektórych bramek logicznych, co jest bardzo, bardzo przydatne. Sami zobaczcie, jeżeli doprowadzam sygnał z dwóch stron, jak widzicie, tu pojawiła się taka, jakby belka, którą również można opóźniać. No i jakby sygnał się blokuje i działa nieco inaczej. Zobaczcie to na takiej podstawie. Najpierw odpalę ten sygnał, następnie tutaj mamy belkę blokującą. Pociąg, gdy dostarczę tutaj energię, w efekcie lampa moja się nie zaświeci. E, działa to naprawdę e, różnie, jeszcze dokładnie tego nie skumałem, e, no ale mam nadzieję, że zapewne Wam to się przyda. E, kolejna zmiana: łatwiejsza receptura kowadła, e, nieco tańsza, jak sami widzicie tutaj e, na ścianie. E, no i kolejna rzecz to to, to naprawianie. E, tu również zostało nieco zmienione. E, sporo Was było zdziwionych, po co w ogóle używać kowadła. Skoro przedmioty można naprawiać w swoim ekwipunku, to prawda, przedmioty w swoim ekwipunku możemy naprawiać, natomiast nasz enchant z broni kompletnie zniknie. Także, jeżeli ktoś chce tylko naprawić, aby uzyskać sam miecz, to ok, ale jeżeli ktoś chce zachować enchant, to nie ma większego problemu. Dwa miecze się dodaje, przy czym płaci się. E, Poziomową, no i e, dwa w jednym. Miecz się ulepszy, enchanty dodatkowo się połączą, no i będziemy mieli silniejszy miecz. Dodatkowo wartość zmiany nazwy została zmniejszona e, do 7 punktów, e, do 7 poziomów doświadczenia. Czyli teraz, jak napiszę sobie, nie wiem, przykładowo, e, dajmy na to Kieł. E, jak widzicie, jest to napisane kursywą, o, oraz takie ulepszenie e, kosztuje mniej. E, no. I tak to właśnie powstał mój nowy miecz. E, jeszcze jedna rzecz, potrzebuję dosłownie jednej sztabki żelaza, e, a zmiana polega na tym, że jeżeli broń jest zniszczona, możemy taką broń naprawić, nie tracąc przy tym enchantu, e, za pomocą właśnie e, to surowca, jednej sztabki surowca, z której jest wykonany. E, a więc tak to działa i to są zmiany odnośnie kowadełka. Zapraszam Was do pozostałych zmian. Czas przejść do zmian, które dotyczą serwerów Minecraft. E, jak sami widzicie, mamy serwer, i od teraz podana jest również wersja, na której to serwer się znajduje. I jak sami widzimy, e, od razu mamy ukazane, że na tym serwerze nie zagramy, ponieważ aktualnie jesteśmy na snapsie. E, ponadto w opcjach edycji e, możemy wybrać, czy chcemy ukryć adres IP z serwera, czy nie. No, i w sumie tak to działa. E, jeszcze takie dwa właściwie błędy. Które są naprawione, to nie nietoperze od teraz nie niszczą, oczywiście, pól uprawnych, no i również nie uruchamiają płytek naciskowych. No i kolejna rzecz to właściwie nie naprawa błędu, a dodanie czegoś nowego, czyli jest dodane kilka jakby nowych, nowych dźwięków, ale jeszcze one poprawnie nie działają w grze, są tylko zapisane w jej kodzie. No więc moi drodzy, to wszystko na dziś, jeżeli. Prezentacja jak i sam snapshot Wam się podobał, nie zapomnijcie łapki w górę, która zawsze mnie zmotywuje. To wszystko na dziś, trzymajcie się, cześć, miłej gry!